Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na T110 E4. Bohaterem bitwy jest Staty Nie Grają. Nie grają, ale zagrają sobie na Winterbergu. Bitwa spotkaniowa, losowanie. Tak trochę w nowym stylu. Podobnie nie ma artylerii. Gdzie się podzieli wszyscy arciarze? Nagranie jeszcze przed nowym patchem. Nie wiem, kiedy będę to wrzucał, dlatego zaznaczam. No i nasz bohater jedzie o dziwo na akademiki. Nie ma artylerii, więc... To jest taka mała ciekawostka, zobaczcie. Gdyby to była artyleria, to wątpię, żeby Staty tutaj przyjechał. Chociaż może, ale rzadko widzi się czołgi ciężkie, a do takich można zaliczyć E4 mimo wszystko, bo to jest czołg przełamania, niszczyciel przełamania. Rzadko można zobaczyć je właśnie tutaj i wychylające się jeszcze w ten sposób, aż się prosi o ogień artylerii zaraz po zaświeceniu. Ale zobaczmy. W mieście raczej... No właśnie, przeciwnik ma bardzo dużo medów i może to właśnie spowodowało razem z brakiem artylerii, że Staty zdecydował się przyjechać właśnie tutaj. Wiedział, że większość sił przeciwnika właśnie będzie na akademikach. Raczej wątpliwe, żeby puszowali miasto, chociaż kto wie, tam są te deki. Jest T-54-1, jest parę innych czołgów i dopiero pierwszy strzał oddany przez naszego bohatera, a tu wynik już 0-3, czyli dość kiepsko się dzieje, mimo teoretycznej przewagi w czołgach ciężkich. Ale to ta przewaga jest teoretyczna, zobaczcie, ja tak właśnie teoretyzuję, natomiast przeciwnik ma przecież sporo pancernych TDK-ów. Również i te pojechały do miasta i one stanowią idealną przeciwwagę, nawet można powiedzieć przewagę wobec naszych czołgów ciężkich. I wynik 0-4 potwierdza to zdecydowanie. No i w mieście brakuje naszego bohatera zdecydowanie też. Tu akademiki jakoś powoli są przepychane, ale wynik 2 do 5, 2 do 6 nawet nie nastraja optymistycznie. Jak tu być optymistą wobec takiego stanu rzeczy? Skoda T-50 próbuje uciekać, nie wiem, czy będzie na nią bicie. O, teraz się majaczy, sylwetka w tle, jeszcze zgąskowany przeciwnik. Ale nikt jakoś nie miał odwagi do niego strzelić, także wielka szkoda. Byłaby dodatkowa asysta, no i... Kap. Zaczyna się problem, bo tutaj jeszcze nie pozamiatane, a przy kapie... O, próba strzału z biodra. Już nie wiem, czy akurat ten czołg ma biodro. 5-7. Trzeba wyczyścić jak najszybciej linię 0 i 9 i zabrać się za chociażby tą SET. Ładnie weszło. O, setka będzie próbowała się odgryzać. Nie zapominajmy o tym, że w tle gdzieś jest FV. Właśnie. Bardzo groźny przeciwnik. No i to może naszego bohatera trochę kosztować, ale była pomoc ze strony sojuszników, więc ostatecznie ten groźny przeciwnik spadł na 2 hity. Setka. No, przeciwnik gdyby położył większy nacisk na bok wieży może. No, tak też może być, ale w bok wieży też by weszło. Gdyby przeciwnik skupił się na przejmowaniu bazy, wywołałby dodatkową presję i wtedy pozostałe czołgi wroga mogłyby wypychać. No, ale to wiadomo, to nie jest gra zespołowa, random. To jest gra indywidualna i nikt o tym nie pomyślał, żeby się poświęcić
Każdy chce zrobić damage, zwłaszcza w obliczu przewagi, pozornej przewagi, jaką drużyna przeciwna miała w pewnym momencie. A teraz sami widzicie, jak to zaczyna wyglądać troszeczkę kiepsko. Zaraz spadnie Leopard. I teraz już mamy remis. Remis. Ale przecież mamy jeszcze naszego bohatera. Przeciwnik ma Ru, który zaraz oberwie pięknie. No, oberwał z gąską. I mamy również full HP. Full HP staty nie grają. A to wiele znaczy, bo cóż, przeciwnik stracił większość swoich topowych czołgów, jest jak pancer. S100, najgroźniejszy z nich wszystkich, E75 nie przebija się. Ja bym pojechał troszeczkę dołem, tak żeby wykręcić właśnie w ten sposób, jak ST1. Żeby nie wleźć na linię ognia tego jak pancera, widać obiekta. No, to był strzał na słowo honoru. I można wtedy się zabrać za tego T-54E1. Tak myślę. Chociaż na bazie jeszcze dwóch przeciwników ogólnie. Ale jednym z nich jest Ru. Więc staty będzie po prostu odcinał. No to aż tak precyzyjne działo E4 nie jest, więc niestety nie weszło tak jak powinno. A teraz bardzo ważny wyjazd, tym bardziej, że jedzie również jak pancer S100 i jest buła za 929. No, a T-54E1 czai. No i teraz może być problem. Chociaż całe szczęście ten 1390 absorbuje troszkę jak pancera. Chociaż na miejscu Jaćki zajmowałbym się tylko i wyłącznie E4. A T-54E1 czyżby ładował? Nie. Strzela. Ale on nie jest aż taki groźny. Już dwa pociski zużył. Jeszcze co najwyżej dwa ma w magazynku, więc nie zdejmie, nie ma szans zdjąć staty. Jak pancer zawalił sprawę. No i teraz wykończenie. I czas się wziąć za Jaćkę. A Jaćka... No tak, może zdjąć naszego bohatera na hita. Ale woli polować sobie na 1390. Zabałaganiła totalnie. Zabałaganił również nasz bohater. Ten strzał był bardzo kiepski. To aż się prosiło o przymierzenie. Założenie nawet gąski. Co prawda teraz nasz bohater spowodował, że Jaćka obróciła się na niego, ale korzysta na tym tylko i wyłącznie 1390. To Jaćka strzeliła. Nie wiem, w kogo strzelała. No i nawet asysty po prostu nasz bohater z tego wszystkiego nie miał. A zgąskowałby, miałby również asystę. Także to byłoby podbijanie wyniku na pewno. No i szybciej sprawa by się uwinęła z tym Tedekiem. No, chyba czeka teraz staty na to, aż 1390 przeładuje. Tak wyjeżdżać. O! Jak pancer obrócił się bokiem. Jeszcze został obiekt. Nie, już wszystko pozamiatane. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Duży kaliber. 9858 zadanych uszkodzeń, 5 fragów, 1328 expa. Wpadła również misja na obiekta, misja TD-15, gratulacje.
Zablokowanych przez pancerz tylko 1670. Nikt nie chciał strzelać w naszego bohatera. No ale tak to już bywa. No i nawet jest jakiś zarobek z kontem premium. Więc cóż, udana bitwa. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.